Dzień dobry, witam wszystkich na Kwartowej Masakrze. Dzisiaj, tak jak obiecałem, lecimy prankować pana magistra. Ten prank będzie górnych lotów, ponieważ sam fakt, że dotykam magistra, sam fakt, że robię coś magistrowi, to znaczy, że mogę już nie wracać chyba na Kwartową Masakrę. Sam fakt właśnie z tego, że coś się dzieje u magistra, to ja już mogę nie wracać na Kwartową Masakrę, ja już będę miał to przerąbane, dlatego no, ryzykuję dużo. Mogę stracić wiele, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to warte zachodu, dlatego potrzebuję tylko obrobić jego wieżowiec delikatnie koblem, delikatnie, bo tego kobla tutaj nie będziemy chcieli mieć. Potrzebuję tego kobla tutaj, że tak powiem, dookoła tylko zbudować. To jest jeden wieżowiec na chyba 5. Nie wiem, nie liczyłem ich, zaraz zobaczymy. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żeby magister nie był na mnie zły, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale oraz na kanale magistra, ponieważ, no, magister, przepraszam cię, muszę, dawno nie robiłem ci żadnego pranka, wiem, jak ich nie lubisz, dlatego muszę to zrobić. Czekaj, tu muszę zrobić tak, muszę zrobić 200 IQ teraz, poczekajcie. Tak, okej. I zaczynamy. Mamy dwa wiaderka wody, tyle wystarczy. Woda tu. I teraz problem jest w tym, że musimy obrobić cały wieżowiec wodą w ten sposób. O! Jezu, jak się wystraszyłem. Myślałem, że magister już tutaj przyleciał. Wiecie, jak to jest z magistrem, nie? On zobaczy, coś się dzieje na moim wieżowcu. Kurde, już lecę, loguje się, walić święta i loguje się, paczola, trzeba zabić. A, to za... Magister, przepraszam, ale to za to, że ostatnio Zacha mnie tak trollował. Zacha jest tak samo winny. Więc jeżeli kogoś będziesz chciał zabijać, to polecam zabić Zachę. Z tego, co już się tam dowiedziałem, nie zaleję mu żadnych mechanizmów ani nic. Będzie miał tylko kłopot z zebraniem tej wody, ponieważ to nie będzie tylko na tym wieżowcu, a to będzie na wieżowcu każdym. O nie, spadłem, ale jestem botem. Dobra, musimy wylądować jakoś. Okej. I weźmy po dwa wiaderka teraz, bo w ogóle się nie skapnąłem, że mam dwa wiaderka. Raz, dwa. W sumie mogłem tych wiaderek wziąć 20 i obrobić to... Obrobić to na jeden raz, ale... No wiecie. Magister musi zobaczyć, że się postarałem nad tym prankiem, że robiłem go jednak bardzo długo, a nie poszedł... Ten paczol znowu poszedł na łatwiznę, frajer, coś tam. Przepraszam, magister. Mam nadzieję, że za tego pranka wysadzisz mi parę widerów na chacie. Chociaż teraz nie mam domku. Jedynym domkiem, jaki mam, to jest apartament w wieżowce z KKF-a oraz moja stara wyspa, która już jest i tak nie, że tak powiem, niedostępna. Ponieważ nie siedzę na tej starej wyspie, jak wiecie. Czekajcie, muszę naprawić wodę. Czemu ona się nie naprawia? O! Dziwna jest ta woda, czasami się tak buguje dziwnie. Kurczę, problem jest w tym... Aha, miałem dwa wiaderka, dobra. Problem jest w tym, że trochę się boję. Trochę się boję wrócić z tego Londynu. O, wiem! Wiem, bo ja lecę do Londynu. Teraz właśnie już jestem w Londynie, jeżeli to oglądacie. Dlatego prawdopodobnie przypnę wam... Aha, lód się robi na tej wodzie. Boże, mam nadzieję, że tu nie oblodzi mu całego. Nie chcę dawać tytułu odcinka. Oblodziłem magistrowi cały hotel. Czekajcie, to spadnie ta woda? Tak, spadnie. Okej, jest git. Okej. Weźmy te dwa wiaderka wody. Czy mam wszystko nagrane? Poczekajcie, bo dźwięk... O, jest, działa wszystko. Działa, bo czasami dźwięk mi się buguje przez te sławki, co wam mówiłem ostatnio. Dziękuję za suba. Jeszcze przykład z kolegi. Okej, mamy wszystko. Dajcie trochę kobla. Dobra, to źródełko trzeba załatać. To trzeba zniszczyć, żeby magister się nie obraził. Trochę tylko kobla, magister. Proszę, nie bij. Tylko trochę zostawiłem kobla. Nie zabijaj mnie. Okej! Mamy chyba gotowy pierwszy wieżowiec. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak elytra? Powel. Pięknie. 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 Teraz drugi. I tutaj niestety nie wiem, czemu czegoś nie zniszczę oprócz pochodni. Nie, tylko pochodnie. Tylko pochodnie mu zniszczę. No, to git. To git. Jak tylko pochodnie, to spoko. Za pochodnie raczej nie powinien się obrazić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Raz.
Zapomniałem, że śnieg jest. Przepraszam. Raz. Lecimy z powrotem. O nie. O, nie dokończyłem jednego tutaj. O, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Tu widzicie? Tutaj. O, tu. Dobra. Już jest, już jest. Przepraszam, nie zauważyłem. Okej. Dwa. Dobra, mamy źródełko. I teraz, panie Magister, kocham pana. Wiecie, no. Na kwadrat tej masakrze pranki się robi tylko kumplom. A że ostatnio z magistrem mieliśmy sztamę. O, nie mam tego. Nie mam wody, okej. Okay. Mam nadzieję, że to źródełko mi nie zniknie. Będzie trochę lipa. W sumie nie, tu będzie mu łatwiej, jeżeli mu zrobię tak, o. Tu będzie mu łatwiej, jeżeli mu zrobię tak, chociaż nie w ten sposób. Ale o, w ten. Tak? Tak będzie mu łatwiej zniszczyć to potem. Tak będzie mu łatwiej to potem zniszczyć, ponieważ przyjdzie sobie tylko i wyłącznie zaleje to. Czemu to się nie wylewa tutaj? Na 3. O. Dobra, git. 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 Kurczę, ten lód się tu robi, ale woda nie spada w... Nie, dobra, jest git. Raz, dwa. Cały dzień wesołych świąt Mandzio życzy. Wesołych Mandzio. Już po świętach jest w sobie. Nawet nie zdążyłem mrugnąć, a już jest po świętach, okej. Okay. Aha, i drugi raz przepraszam was za to, że nie mam montowanego odcinka, ale wiecie, no ten montażysta poleciał, nie powiem gdzie nawet, bo nie wiem, i mnie zostawił samego. A ja, tak mówię, zaraz wyjeżdżam, wylatuję, dosłownie nagrywam to na 2 godziny przed wylotem, więc was bardzo przepraszam, że to nie jest zmontowane. Nie mamy wody. Kiciuś malutki. Ale dziwna sprawa z tymi wodorostami, że wszystko zamarzło oprócz tych wodorostów. Dobra, robimy z powrotem źródełko. Boże, ale ten odcinek będzie... Źle dałem? Nie. Tu. O. Teraz jest git. Błagam tylko, żeby magister się nie zalogował. Okej. Okay. Okej. Okay. Tu. Raz. Dwa. Dobra, wiecie co? Ja was może nie będę zamęczał tym zalewaniem wodą, bo jest to troszeczkę, że tak powiem, nudne. Ja sobie to zalewanie dokończę po odcinku i będziecie widzieć na Kwadratowa TV, że to jest zalane po prostu wszystko. Tylko mam nadzieję, że magister mi się nie vloguje zaraz. Dokończymy ten budynek tylko i tyle. W ogóle ten budynek jest chyba najszerszy ze wszystkich. To jest najgorsze, bo im szerszy, tym ja mam więcej zalewania i to jest troszeczkę lipa. Ale tu już... O, tu już kończymy, dobra. To dokończymy to po prostu. Magister, tyle razy mówię, no ja cię uwielbiam, stary, tylko nie bij. Trochę lipa z tym źródełkiem. Okej, okay, tu... Znając życie, to magister za to, że ja mu oblełem wodą, on mi obleje lawą, więc to będzie trochę lipa, ale... Kto nie ryzykuje, ten w Sylwestra szampana nie pije. Co to za kurowa? Mam nadzieję, że to nie jego. O, tu mamy dziurę. Tu mamy dziurę. Dobra. Go. Aha, źródełka wody nie zrobiłem, boże, jakim jestem dzbanem. Raz, 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 weźmy jeszcze raz i źródełko wody zrobimy. O, i dawaj tu źródełko. Ale dziwnie się robi to źródło wody. Takie przy zimie to bardzo trudno chyba zrobić, bo cały czas zamarza. Chyba, że to trzeba jakoś na dole zrobić, nie wiem. Dobra, jeszcze 2 razy woda i mamy gotowy kolejny wieżowiec. Jezus. Wiecie, skąd mam pomysł na tego pranka? Najgorsze jest to, że ten pomysł na pranka mam, to jest KKF-a, więc magister... Wiesz, jakbyś chciał się zemścić, to pamiętaj, że z KKF mi dał pomysł. Żartuję oczywiście, też nie rób mu nic, ale on mi dał pomysł. Dobra, mamy 2 wieżowce gotowe.
sprawdźmy, jak one wyglądają. Tu woda spadła przez ten lód, kurczę. Jeszcze raz. Mam tylko nadzieję, że ten lód mi nie zepsuje całych planów misternych. Dobra, jeden wieżowiec gotowy, drugi wieżowiec gotowy. Ładnie to wygląda. No, pięknie. Tu jeszcze. Dobra, tu dodamy wodę i kończymy. A tu... Okej, okay, jest. Więc mamy wodę wszędzie. Mam tylko nadzieję, że ten lód nic nie zrobi, bo przez ten lód będę miał przeklapany, jak on będzie musiał lód niszczyć. Ale kill-offem z jedwabnym dotykiem sobie weźmie i będzie git. A i co, gotowe? Jeszcze ten i ten i... O kurde, jeszcze ten taki mały tutaj jest. Dobra, muszę sprawdzić, czy nic mu tutaj nie zaleje. Tu jest golem, tu są pochodnie tylko i wyłącznie. Nie, nic mu nie zaleje. Te golemy nawet będą tutaj sobie pływać spokojnie. Kurde, już na teren wszedłem bez pozwolenia. Masakra. Masakra. Ja zaraz, czekajcie, zobaczmy tylko w sposób taki, czy jak to rozwalę. O, 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 o. Dobra, i czy tu rozleję wodę, to ona będzie taka... Czemu ona tak idzie dziwnie? A jak zrobię tak, czekajcie. Nie, ona też idzie, zobaczcie, na ten, na skos. Dziwne. Dobra. Zbierzmy to i dokończę po odcinku, więc... Jak będziecie widzieć na Kwartoj TV, wszystkie wieżowce będą zalane. Proszę, magister, nie zabijaj mnie. Przywiozę ci kartkę świąteczną z Londynu, więc kocham cię bardzo mocno. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję u mnie i u magistra na kanale. Do zobaczenia. Link w opisie, jak coś do magistra. Do zobaczenia, ja się z wami żegnam. Pewnie jakąś nagra odpowiedź, albo będzie miał mnie gdzieś głęboko, więc zobaczymy. Do zobaczenia. Wesołego, szczęśliwego nowego roku i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się z wami żegnam. Jutro odcinek z kolejnego pranka na kolejnej osobie. Pa, pa!